Tom 67. Królewska baletnica. Rozdział szósty. Ranek przywitał nas chłodny i dżdżysty. Ledwie przetarłem oczy, a do mojego pokoju wkroczyła trzyosobowa delegacja w składzie reżyser. Elegant i operator. Jak? Reżyser przywitał mnie uśmiechem. Przespał się pan z pomysłem, przemyślał moją propozycję? Pewnie, że tak, odezwał się elegant. Nim zdążyłem się cokolwiek powiedzieć. To niepowtarzalna okazja. Ach, gdybym był w pana wieku, nie wahałbym się ani chwili. To cudowne móc zagrać u boku wspaniałej Lustini, a do tego wejść tak z marszu i proszę wybaczyć, że mówię wprost tak z przypadku do filmu. To szukał odpowiedniego słowa. Nie rzuciłem, drapiąc się po nieogolonym policzku. Co nie? zdziwił się reżyser. Nie będę grać. Czemu? Zaproponowałem panu za mało pieniędzy. Pieniądze nie są najważniejszą wartością. Muszę wypełnić swoje obowiązki służbowe, a trzeba też zająć się sprawą kradzieży biżuterii pani Joanny. O to już nie musi się pan troszczyć, stwierdził operator. Kasetka leżała rano na progu wejścia do pałacu. Kto ją znalazł? Zapytałem ja. Czy odpowiednio ją pan zabezpieczył? Mam na myśli odciski palców, jakie mógł zostawić złoczyńca. Nie, uważam, że w takich momentach najważniejsze jest odzyskanie straty. Gdyby policja zajęła się szukaniem włamywacza, pewnie nigdy by go nie znalazła. A tak mamy problem z głowy. To pokrętny sposób myślenia. A co dla pana znaczy sprawiedliwość? We współczesnym świecie Temida jest naprawdę ślepa, błądzi, idzie po omacku. Liczy się tylko to, o co sami zadbamy. Zostawcie tę filozofie. Zdenerwował się reżyser. Zagra pan czynia? Nie, mam tu swoją pracę do wykonania. Mówiłem wam, że to dziwak. Operator prychnął zniecierpliwiony. Kasa nieważna, tylko trzeba napisać raporcik. Wyszedł z pokoju, trzasnąwszy drzwiami. Jak pan chce, szkoda, mruknął reżyser i też opuścił moje lokum. Niechże pan to zrobi dla Lucini, prosił mnie elegant. Czy wie pan, że oni, wykonał znaczący gest w kierunku drzwi, chcą przerwać zdjęcia? Nie ma zastępcy, Waldi następny wolny termin ma dopiero na wiosnę, Lucinia straci jedyną szansę zagrania u jego boku, bo wie pan, jak to jest. Nie wiem, odparłem zarzucając sobie śpiwór na plecy. Zrobiło mi się zimno. Przez pół roku może wszystko się zmienić. Mogą zarzucić projekt, mogą zmienić obsadę, mam na myśli rolę kobiecą. Pan wie, jaka to promocja dla Lucini zagrania u boku Waldiego? Błagam, niech pan to jeszcze przemyśli. Przecież te obrazy panu nie uciekną. To tylko dwa dni na planie, a pan idealnie nadaje się do tej roli. Dlaczego? Wygląda pan jak przeciętny człowiek, bohater, z którym każdy może się utożsamiać, jest pan też inteligentny, wlot pojmie pan, na czym polega granie w filmie. To nawet dobrze zrobi całej produkcji, że zagra w niej taki naturszczyk, ktoś nieznany. Jeszcze raz proszę, niech pan nad tym pomyśli. Dobrze, skinąłem głową. Elegant uradowany klasnął w dłonie i prawie wybiegł z pokoju. Postanowiłem najpierw posilić się. Na stół wyłożyłem konserwę i chleb, miałem butelkę wody, ceramiczny kubek i grzałkę, więc mogłem przygotować sobie także herbatę. Przygotowałem kanapki, pokroiłem paprykę w paski i zaparzyłem herbatę. Jednocześnie wyglądałem przez okno, patrząc na przygotowania filmowców. Cóż powinienem czynić? Z jednej strony, jeżeli elegant mówił prawdę to przez przypadek kariera Lucini mogła ulec lekkiemu zachwianiu, a przecież damie należało pomóc. Z drugiej strony, zadziwiające było to, że filmowcy nie zapewnili sobie dublera dla aktora. Słyszałem, że w środowisku filmowym tak właśnie jest. W nagłych przypadkach w miejsce umówionego aktora wchodzi inny, mało znany, często z prowincjonalnego teatru albo taki, który akurat nie gra. Czułem że ta propozycja mogła być próbą odciągnięcia mnie od dziwnych spraw związanych z pamiętnikiem Pruszyńskiego i jego obrazami. Właśnie chrupałem paprykę, gdy do pokoju wkroczyła lustrinia. Jakże ona była odmieniona? Ubrana w elegancki kostium z krótką spódnicą, w czarne pantofelki na wysokim obcasie, z fantazyjnie upiętą fryzurą, wyglądała bardziej na biznesfoman niż cygankę z Karmen. Miała starannie wykonany makijaż, który nadawał jej twarzy charakter istoty agresywnej, zaborczej, a jednocześnie bardzo kobiecej. Wyobrażałem sobie, jaki stanowiłem kontrast ubrany w piżamę, siedzący przy stole, na którym leżało moje proste śniadanie. Śpiewaczka podeszła do stołu, usiadła na jego brzegu, wystawiając w moją stronę zgrabne nogi delikatnie chwyciła kawałek papryki i ostrożnie, by nie zmazać szminki wsunęła go do ust. Czemu nie jadasz z nami? — zapytała z uśmiechem. Przywykłem do takiego jedzenia, wskazałem na stół. Dieta delegacyjna, śpiewaczka powąchała konserwę i teraz zgrabnie ujęła w dłonie kanapkę. Pycha, dawno nie jadłam takiego wynalazku. Co to? Boczek konserwowy. Spodziewałem się, że zrezygnuje z jedzenia, ale ona spokojnie jadła dalej. Zagrasz w naszym filmie? Spytała. To jest kostium Carmen. Zdziwiłem się. Spodziewałem się rozszerzanej do dołu spódnicy w kwiaty, białej koszuli i chusty na głowie. Tak sobie wyobrażałem cygańską piękność. Gienek trochę unowocześnił starą wizję. To dlatego mam jeździć na jakimś motorze? Tak. Wpadnij na plan, to trochę przyzwyczaisz się do całego zamieszania. Fajnie, że będziesz ze mną grał. Pocałowała mnie w policzek, zostawiając na nim tłustą od boczku plamkę i wyszła z pokoju. Szybko skończyłem posiłek i zbiegłem do łazienki dokonać porannej toalety. Wchodząc z powrotem na górę, usłyszałem za sobą czyjeś szybkie kroki. Obejrzałem się. To był włosy. Cześć. Przywitał się ze mną. Cześć, podałem mu dłoń. Co robisz za godzinę? Jadę w teren. Po co? Muszę sprawdzić parę rzeczy, odpowiedziałem. Słyszałem, że będziesz grał, a więc i jeździł na moim motorze. Jeszcze nie powiedziałem tak i nie wiedziałem, że to twój motocykl. Nie, stary, nie ma sprawy. Chciałem ci tylko pokazać, na czym będziesz jeździł i sprawdzić, czy mam o tym choćby blade pojęcie. Wszedłem mu w słowo. Wiesz, jak jest, Jary uśmiechnął się. Miałeś kiedyś jakąś motorynkę? Tak. A co się z nią stało? Rozbiłem ją w czasie pościgu na mierzei wiślanej. Możemy spotkać się po południu? Śmiać mi się chciało widząc jego zafrazowaną minę. Świetnie. Starałem się, by mój uśmiech wyglądał złowieszczo. W pokoju przebrałem się i zrobiłem sobie jeszcze jeden kubek herbaty. Chciałem w spokoju zastanowić się, co powinienem dalej robić. Po przygotowaniu planu spakowałem rzeczy i zszedłem do kuchni przy apartamencie pani Joanny. Zastałem tam gospodynię, panią Mariannę. Dzień dobry. Przywitałem ją. Czy pani Joanna jest u siebie? Jest, ubiera się, odpowiedziała gospodyni. Grzech, żeby tak późno wstawać, wymownie zerknęła na mnie. Ci filmowcy dziś tłuką się po podwórku od świtu. Pani Joanna miała ciężką noc. Zauważyłem. Każdy miał. Myśli pan, że mnie korzonki nie bolały. Myślałam, że skonam. Nie miałam nawet jak w piecu napalić, żeby stare kości ogrzać. Pani Joanna wyszła ze swojego pokoju i promiennie uśmiechnęła się. Na jednym z palców miała duży srebrny pierścień z bursztynem. Zapewne ten pamiątkowy. Witam, Panie Pawle, powiedziała. Dzień dobry, słyszałem o szczęśliwym powrocie Pani Skarbów. Tak, to bardzo dziwne, nie uważa Pan? Uważam, że złodzieja lub jego wspólników należy szukać wśród mieszkańców pałacu, powiedziałem. Bardzo mi przykro to mówić, ale doświadczenie podpowiada mi tylko taką możliwość. Żaden złodziejaszek nie zwracałby łupu tak bez powodu. Pani Joanna wzięła od gospodyni kubek z herbatą i usiadła obok mnie przy stole. Jaki jest cel tych wszystkich włamań? pytała. Ta historia o skarbie Barberiny Campanini? Pan w to wierzy? Wierzę, że on istniał, Pruszeński go znalazł i tylko pani wie, co się z nim stało. Tej wiedzy pragnął włamywacz. Dziś wieczorem zdradzę wszystkie szczegóły i ten koszmar się skończy, oświadczyła pani Joanna i napiła się herbaty. Czemu nie zdradzi pani tajemnicy wcześniej? Żeby wszyscy mieli równe szanse. Znalezienia skarbu? Domyśliłem się. Wie pani, że przyjdzie mi konkurować ze złodziejem? Tak, ale wierzę, że to pan wygra. Kobieta wstała i podeszła do lodówki. Nie chciałem przeszkadzać jej w śniadaniu. Więc pożegnałem się i powędrowałem do wehikułu. Filmowcy akurat nie robili żadnych ujęć, więc bez kłopotu wyjechałem na drogę do Głogowa. Musiałem jeszcze raz pojechać do muzeum, żeby dowiedzieć się, gdzie leży barszów. Szukałem tej miejscowości na mapach i w przewodnikach, bez skutku. Może muzealnicy będą wiedzieli, gdzie był majątek Baryschał? Zatrzymałem się w tym samym miejscu co wczoraj i powędrowałem do zamku, do Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Był tam ten sam pan Tomek. O, znowu nas pan odwiedził? Zdziwił się. A tak, szukam miejscowości Barszów, gdzie był majątek Barberiny. Barszów, Barszów. Szukał odpowiednich danych w komputerze. Nie ma, ale sprawdzę w naszych przewodnikach. Gdy szukał, oglądałem półki z książkami o historii Głogowa i Dolnego Śląska. Tak dotarłem do przedwojennej mapy ściennej okolic Głogowa. Tam zacząłem szukać nazwy Barschał. Nigdzie nie mam tego Barszowa, powiadomił mnie pan Tomek. Ale ja go znalazłem, patrzyłem na majątek zaznaczony na mapie na południowy wschód od Głogowa. Wyjąłem współczesną mapę tego rejonu. Większa miejscowość obok ten. To obecnie rudna, chyba ma pan pecha, oznajmił pan Tomek. Zerknąłem na współczesną mapę. Skąd tu się nagle wzięło jezioro? Wskazałem na niebieską plamę obejmującą obszar dawnego Barszowa. To zbiornik zwany zielonym mostem, ale ma on tyle wspólnego z zielenią, co silnik spalinowy z ekologią. To wody z kopalni miedzi. Podobno w tej wodzie są pierwiastki z całej tablicy Mendelejewa i jak żartują niektórzy brakujące ogniwo w ewolucji człowieka. Ktoś tam nurkuje, chyba tylko ryzykanci. A grodowiec to dawniej groz zgradic nie znalazł się pod wodą. Pozostało mi tylko podziękować za pomoc i pojechać do grodowca, żeby tam obejrzeć grobowiec barberyny Campanini. Gdy zjechałem z głównej drogi na boczną prowadzącą do grodowca, na okolicznych łąkach pokazała się mgła, momentami wkraczająca swymi silnymi łachami na jezdnie. Jechałem wzdłuż rurociągów, wysokiego nasypu oddzielającego mnie od wód zbiornika i dumałem nad tym, jak to co zostało po królewskiej baletnicy zostało zalane. Bez problemów zajechałem do grodowca. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1291 roku i jest to jedna z najstarszych parafii w dawnym Księstwie Głogowskim. Podczas zawieruch religijnych okresu Reformacji Grodowiec pozostał przy Wierze Katolickiej, a od 1660 roku było tu słynne Sanktuarium Maryjne. Na wzgórzu kalwarii ze stacjami drogi krzyżowej z XIX wieku znajduje się studnia z której pielgrzymi czerpią wodę, wierząc w jej uzdrawiającą moc. Nie wiedziałem, jakiego wyznania była Barberina Campanini, ale jako Włoszka była pewnie katoliczką i upodobała sobie pobliską katolicką parafię w Grodowcu, może wówczas jedyną wśród okolicznych protestanckich. Zatrzymałem wehikuł w małej zatoczce parkingowej niedaleko schodów wprowadzących do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wybudowano go w latach 1591-1602, po tym, jak poprzedni, drewniany, spłonął, a z pożogi ocalała tylko cudowna figura Matki Boskiej. Wysoka, neogotycka wieża została dobudowana w połowie XIX wieku, a wyposażenie świątyni pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Stoi ona na wysokim wzgórzu, z którego zapewne w słoneczne dni był wspaniały widok na okolice. W oczy rzucały się tablice nagrobne na ścianach zewnętrznych. Przyglądałem im się, szukając adnotacji o Barberinie. Niestety, byli tam wymienieni tylko przedstawiciele miejscowych rodów szlacheckich. Wszedłem do środka, żeby poszukać ołtarza ufundowanego przez Włoszkę. Ołtarz główny był późnobarokowy, wykonany z drewna i trzykondygnacyjny. Nad tabernakulumy wewnętrznej znajdowała się figura Matki Bożej Grodowieckiej w postawie modlitewnej. Powyżej niej był obraz Trójcy Świętej, a w zwieńczeniu ołtarza oko opatrzności Bożej. Obejrzałem siedem bocznych ołtarzy, z których jeden, czternastu wspomożycieli, szczególnie mnie interesował, bo został ufundowany przez Barberinę Campanini i pod nim ją pochowano. Bezskutecznie szukałem jakiekolwiek śladu po niej. Ołtarz oprócz pięknych barokowych rzeźb wyróżniała zielona barwa drewna. Wyszedłem z kościoła i przeszedłem na jego północną stronę, na tyły ołtarza ufundowanego przez tancerkę. Tam była tylko jedna tablica nagrobna, ale niestety zamazana. Usiadłem na ławeczce i zadumałem się. Patrząc na mgły spowijające okolice, czułem się tu, na górze, obok tak majestatycznego kościoła, jak rozbitek na wyspie. Gdzieś na północnych morzach. Starałem się wyobrazić sobie, co czuła Barberyna tu, w obcym kraju, porzucona, zapomniana, po tak burzliwej karierze. Czy żałowała tych szalonych dni? Czy marzyła o powrocie do Parmy? Czy działalność charytatywna, ufundowanie ołtarza wynikało z nagłego nawrócenia? Czy zawsze była taką? Uświadomiłem sobie, że tak często poszukując czyichś skarbów, nie zastanawiałem się nad tym, Jakimi ludźmi byli ukrywający klejnoty, dzieła sztuki. Fakt, często byli to zwykli złoczyńcy, ale co mogłem powiedzieć o Barberinie oprócz tego suchego biogramu? Doszedłem do wniosku, że była po prostu wspaniałą kobietą, za młodu może nieco szaloną, ale spragnioną komplementów, czułych słów i miłości, a w jesieni życia dostojną, opiekuńczą. Wróciłem do auta i pojechałem do Czernej. Tam akurat była pora obiadu, więc moje przybycie było główną atrakcją do kotleta i źródłem docinków pod adresem wehikułu w stylu a jednak to jeździ. Przyjmowałem to wszystko ze spokojem. Powędrowałem do pracowni i tam tradycyjnie włączyłem komputer, żeby zająć się pracą. Chciałem rozpocząć inwentaryzację, ale przyszedł Marcin. Gdzie się podziewałeś? zapytał. Szukałem barberiny, zażartowałem. Jedną już chyba znalazłeś. Masz na myśli Lustinie? Tak, też jest gwiazdą, też podziwianą przez tylu mężczyzn. Już wiem, chodzi Ci o wczorajszy wieczór. Nie, to Twoja sprawa, Marcin usiadł przy klocu drewna i wziął do ręki dłuto. To był przypadek. Opowiedziałem Marcinowi przebieg wydarzeń. I zagrasz w tym filmie? Dopytywał się brodacz. Chyba tylko ze względu na karierę Lucini. Czemu chcesz się tak dla niej poświęcić? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Nie potrafiłbym jej niczego odmówić, chociaż wiedziałem, że nie gra ze mną fire, bo przecież w hotelu w Głogowie w rozmowie z elegantem wspominała o Barberinie, a więc znana jej była historia tancerki. Może śpiewaczka po prostu mi się podobała, a może nie chciałem żyć ze świadomością, że moja decyzja zaważyła na jej karierze? Bezradnie wzruszyłem ramionami. Zająłem się ponownym oglądaniem obrazów Pruszyńskiego i wpisywaniem danych do specjalnych rubryk. Jednocześnie na kartce notowałem to, co mnie szczególnie zaciekawiło w kopiach. W weselu w Jaworowie Pruszyński domalował w tle sylwetkę kościoła z czerwonej cegły, ze strzelistą wieżą, stojącego na czymś w rodzaju wyspy. Nie potrafiłem dostatecznie przyjrzeć się temu miejscu, bo było w dalekim planie. W obrazie Chrystus z domu Marty i Maryi w tle widać mury twierdzy. Wyróżniają się wśród białych budynków strefy śródziemnomorskiej czerwoną barwą cegły. W orgii rzymskiej za czasów cesarstwa na trzech pustych plafonach w obrazie Siemirackiego Pruszyński namalował znaki, które można było zidentyfikować chyba tylko jako pismo chińskie. W tańcu pomiędzy sztyletami naga tancerka porusza się po dywanie, wzdłuż którego ustawiono miecze z ostrzami w kształcie płomieni. Na ławie leży odzienie tancerki i spod szat widać rąbek złotego pantofelka, jakie noszą tancerki w balecie. Pruszyński domalował też w ogrodzie, na kolumnach, czwarty nagi tors mężczyzny. Po kilku godzinach ślęczenia nad obrazami poczułem się zmęczony i głodny. Zwinąłem swój warsztat pracy i zszedłem do pokoju, by zrobić sobie kanapki i zagotować wodę do przygotowania zupy z proszku. Przy posiłku zastał mnie Jary. Co się tak ukrywasz? zapytał ze zdziwieniem, patrząc na mój obiad. Nie pasuje ci nasze żarcie. Dużo pracowałem i nie miałem czasu myśleć o jedzeniu. Wyjaśniłem. Serio, piszesz jakiś raport? Serio. Ile można pisać o jakimś obrazku? Myślałem, że to robota na jeden wieczór. Trzeba opisać możliwie najdokładniej takie rzeczy, jak pochodzenie obrazu, jego wymiar, technika, stan zachowania, co przedstawia, do jakiego kierunku artystycznego można zaliczyć dane dzieło. Musisz mieć łeb jak sklep, żeby tak pisać. Jakby kazano ci zrobić inwentaryzację płyt z twojej kolekcji, to miałbyś z tym jakiś problem? Nie, bo muzyka to twoja pasja. Znasz się na tym, żyjesz tym. Racja, przyznał Jary. To jak. Jedziemy na przejażdżkę. Dobrze, odpowiedziałem. Szybko dokończyłem kanapki, wypiłem resztkę zupy i zeszliśmy do dużego wana z przyczepą. Właśnie na niej pod plandeką były przechowywane dwa motory. Jeden z nich był legendarnym Harleyem Davidsonem, drugi wielką maszyną stworzoną do podróży w komfortowych warunkach. Z wielkimi sakwami podróżnymi, wygodnym siedzeniem, radiomagnetofonem z głośnikami. Ten będzie Twój, powiedział Jary, pokazując na olbrzyma z wymalowanymi na baku złotymi skrzydłami. Nazywam go milutka, jak krowę na pastwisku. Ma w sobie coś z krowy, ale jak nie zaczniesz wydziwiać, to będzie posłuszne jak dziecko. Stoczyliśmy obie maszyny z przyczepy. Założyłem kask i skórzane rękawiczki. Zapiąłem kurtkę. Potem po parku rozniósł się basowy ryk silników motocyklowych, przy czym nie da się ukryć, że jednak Harley brzmiał lepiej. Milutka miała dobry, mocny silnik, który pracował jednak jakby był pod maską samochodu do familijnych przejażdżek. Prowadź! krzyknął Jary. Wyjechał na szosę w kierunku Głogowa. Jadąc milutką, prawie nie czułem wybojów. Siedziałem jak na kanapie. Wiedziałem, czego oczekiwał Jary i postanowiłem mu tego dostarczyć. Za Głogowem skierowałem się na drogę ekspresową do Lubina. Tam po popołudniem panował mniejszy ruch i mogłem przyspieszyć. Milutka miała mocniejszy silnik od Harley'a, ale była cięższa, więc można uznać, że mieliśmy równe szanse. Gdy przekroczyłem prędkość 100 km na godzinę, milutka zamieniła się z wielkiego jak bąk krążownika szos w agresywnego szerszenia. Doskonale układała się w zakrętach, bez trudu można było gwałtownie przyspieszać. W lusterku widziałem Jarego 100 metrów za sobą. Widziałem, że starał się mnie dogonić, ale jego Hardej nie miał żadnych osłon. Sądzę, że przy większych prędkościach Jary na własnym ciele odczuwał opór powietrza. Za polkowicami znalazłem dobre miejsce na krótki postój na przydrożnym parkingu. Zawsze tak jeździsz? zapytał Jary łapiąco oddech, gdy zatrzymał się obok mnie. Myślałem, że tego oczekiwałeś. Wierzę, że dajesz sobie radę z motorem, przyznał. Może jeszcze opowiesz mi o okolicznościach utraty poprzedniego rumaka? Miałem prosty wybór życie dzieciaka, który wybiegł na szosę albo motor. Jechałem wtedy szybko, i gdybym wiózł pasażera, może dokonałbym innego wyboru? Nie wiem. Zrobiłbyś to samo, stwierdził. Zielono włosy. Taki typ jak ty, taki już ma. Wracamy? Tak, ale odpowiesz mi szczerze na pytanie? Wal. Pierwszej nocy, gdy było włamanie do pani Joanny, mówiłeś, że spotkałeś się z Angelą. To szczera prawda, chociaż lepiej, żebyś nie wypytywał o to dziewczyny. Wiesz, że niewiasty potrafią być drażliwe na tym punkcie. Wiem, ale operator mówił: Kłamał, on nie uznaje dnia bez kłamstwa. No więc, co? Jak było naprawdę? Mówiłem ci, nie dokończył i wściekły zawrócił w kierunku głogowa. Pognałem za nim. Pędził szybciej i szybciej. Koło głogowa zwolnił i już w znacznie spokojniejszym tempie wróciliśmy do pałacu. Zatrzymaliśmy się przy przyczepie i wtedy podbiegła do nas Lustinia. Była rozpromieniona i uwiesiła się mojego ramienia. Ćwiczyłeś rolę? zapytała. Tak, ćwiczył moje nerwy, wargnął Jary. Szczery człowiek ma mniej powodów do nerwów, zauważyłem. Lucinia widząc, że jesteśmy pokłóceni, natychmiast odstąpiła ode mnie o kroki i czekała na dalszy rozwój wypadków. Człowieku. Jary wycelował we mnie palec wskazujący. Powiedziałem raz i styka. Nie będę ci się tłumaczył i udowadniał, że nie jestem wielbłądem. Kim ty jesteś? Jakiś detektyw czy mistrzu temperowania ministerialnych ołówków? Powiedz, kim jesteś? Nikim ważnym, odpowiedziałem. Ja myślę, wargnął zielono włosy. Szarpnął milutką i sam wepchnął ją na przyczepę. Oddałem mu kask i ze śpiewaczką powędrowałem do pałacu. O co między wami poszło? Zapytała. O rzeczy, o których dżentelmeni nie mówią damom. Odparłem uśmiechając się. Może pójdziemy na spacer? Zaproponowała śpiewaczka. Ominęliśmy więc pałac i wolnym krokiem ruszyliśmy między drzewa, w kierunku wałów, które miały odgradzać dwór od Odry. Patrz, Zbyszek podrywa kolejną małolatę. Lustinia ścisnęła mnie za ramię i drugą ręką wskazała na ścieżkę około osiemdziesięciu metrów od nas. Operator szedł tam i co chwila próbował objąć w pasie Angelę. Nie chciałbym być w jego skórze. Gdy dowie się o tym klamka, parsknąłem śmiechem. A ty bywasz zazdrosny? Nie. Nigdy? Rzadko. Czemu? Tak się składa, że nie mam o kogo. Przerwałem, bo zobaczyłem że operator wszedł z dziewczyną do niewielkiego mauzoleum prowadziły do niego łukowato zwieńczone drzwi gdy my tam doszliśmy w środku nikogo nie było a z budyneczku nie było innego wyjścia